Agnieszka Franczak, dziś moimi Państwa gościem jest wicestarosta powiatu włocławskiego, pan Stanisław Budzyński. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie wicestarosto, po odejściu z funkcji wicestarosty pana prezesa MPK Andrzeja Stasiaka, to pan został wybrany w dniu 30 marca na to ważne stanowisko, czyli wicestarosty powiatu włocławskiego. Warto zaznaczyć, że wcześniej był pan przewodniczącym Rady Powiatu. W takim razie, jak zmieniły się pana obowiązki ponad miesiąc na nowym stanowisku? Ponad 3000 dni byłem przewodniczącym Rady Powiatu i bardzo ta funkcja mi odpowiadała, ponieważ mogłem ją godzić z zawodem, jaki wykonuję. Jestem przecież lekarzem weterynarii i prowadzę działalność gospodarczą. Zostając wicestarostą, tą działalność gospodarczą muszę zawiesić, także sami Państwo widzicie, decyzja była trudna, natomiast nie chciałem chować głowy w piasek, bo jeśli dostałem taką propozycję, to znaczy, że ufają mi członkowie koalicji rządzącej i przede wszystkim pan starosta. Znam doskonale powiat włocławski, wszystkie miejscowości. Byłem przewodniczącym, w samorządzie jestem 17 lat, także te moje, nazwijmy to, amatorskie mimo wszystko doświadczenia i zdobyta wiedza jest dosyć duża, chociaż na pewno Państwo mają co do tego obiekcje, bo przecież wykształcenie mam kierunek biologiczny, stąd te trudności. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, pracuję nad tym i sądzę, że ważnym elementem jest to, że na razie nie jestem urzędnikiem, ale jestem petento urzędnikiem, czyli na pewne rzeczy nie patrzę z zakodowanego urzędniczego stanowiska. Przez to wydaje mi się, że mam szerszy horyzont przed sobą i zrobię wszystko, żeby te zaległości, może to, że w innym kierunku pracowałem, szybko nadrobić. Ruszył także nabór do konkursu Mój Ci On Jest, przyroda powiatu włocławskiego. Dlaczego tematem przewodnim tegorocznej edycji jest przyroda? Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie Mój Ci On Jest. Tym razem chodzi o przyrodę powiatu włocławskiego. W 2015 roku pragniemy zaproponować tematykę dotyczącą przyrody, która w przygotowanych pracach może przejawiać się w formie plastycznej, fotografii, literackiej, bądź też w zakresie zgromadzonej wiedzy. Przyroda to bogata fauna żyjąca na terenie naszego powiatu. To piękna roślinność, dzięki której możemy żyć, oddychać, odpoczywać i po prostu cieszyć się nią. Musimy jednak pamiętać, że o otaczającą nas przyrodę należy każdego dnia dbać. Starać się zachować ją w jak najmniej zmienionej formie, ponieważ jest ona wyjątkowa i nasza. Starajmy się zapamiętać ją jak najwięcej z naszego otoczenia. Przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, proszę, namalujcie to, co kochacie. Chcę to zobaczyć, poznać wasze pieski, kotki, sarenki, stawy, gdzie złapaliście pierwszą rybkę, a może tę rybkę, pierwszego kwiatka, którego daliście dziewczynie i wszystko, co jest związane z przyrodą. Te zwierzęta, te ukochane miejsca, ta roślinność będzie wam towarzyszyć już do końca życia. Będzie w waszych sercach. Będziecie do niej wracać, szczególnie w trudnych chwilach, opowiadać o niej, chwalić się nią, być dumnym, że stąd pochodzicie. Tutaj z naturą zmagały się ludy zamieszkujące te strony przed nami. Nasi przodkowie, pradziadowie wydzierali pola uprawne. Mały Władzio zapewnie zbierał bławatki pod Brześciem i choć nigdy duży nie urósł, już jako łokietek zjednoczył Polskę. Kazio, urodzony w Kowalu, zapewnie rysował koniki, łosie, jelenie. To jemu historia nadała przydomek wielki. To wśród sosen, świerków walczyli i ginęli powstańcy styczniowi pod Cieplinami. To przez krzaki śliwy Tarniny przedzierali się na wzgórzu pod szczytem Gawroński czy Janek Nowakowski. Zgłowiące na polach zbierał polne kwiaty młody Jagodziński. To na jego cześć i jego kolegów śpiewamy Czerwone Maki pod Monte Cassino. Wasze prace będą zatem hołdem złożonym nie tylko tej pięknej naszej przyrodzie, ale i ludziom, którzy wśród niej byli przed nami. Klasy 4-6, proszę, napiszcie wiersz nawiązujący do wybranych elementów przyrody. Gimnazjaliści
gości. Proszę, wykonajcie zdjęcie ukazujące przyrodę powiatu wrocławskiego. Najlepsze fotografie zostaną wykorzystane w publikacji pod nazwą Kalendarz powiatu wrocławskiego na 2016 rok. Szkoły ponadgimnazjalne, proszę, wykaźcie się wiedzą dotyczącą tematyki przyrodniczej. To nie tylko pojęcia ekologiczne, ale i rośliny pól uprawnych, zioła, chwasty, kwiaty polne, drzewa i krzewy, lasy i grzyby. To będą pytania odnośnie powiatu wrocławskiego i jej przyrody. Chcemy też podkreślić, że zwierzę jako istota zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Gala konkursowa, miejmy nadzieję, że tam wręczymy dużo nagród, odbędzie się w zespole szkół w Lubrańcu. Natomiast prace należy składać do 29 maja 2015 roku, a regulamin znajdziecie na stronie Starostwa Powiatowego we Wrocławku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ulica Cyganka 28, albo zapytajcie swojego nauczyciela w przedszkolu bądź szkole. Bardzo ładnie zachęcił Pan do wzięcia udziału w tym konkursie, ale kto będzie oceniał te przepiękne prace, które wpłyną do Państwa? W tym jest największy problem, bo prac jest bardzo dużo. Ja selekcjonowałem grono oddanych nauczycieli, którzy robią to bezinteresownie. Oczywiście nie są powiązani, nie oceniają tej kategorii wiekowej. Poświęcamy na to najczęściej całą noc. Jest jeszcze inny przedstawiciel z Rady oprócz mnie i ta kubka z nagrodami ciągle się zmienia, ale chcemy, żeby ona była jak największa. Ocenia to specjalista plastyk, który opiekuje się dziećmi do klas 3, natomiast w obecnej chwili pracuje już w innej szkole, ale jego wiedza na ten jest bardzo duża. Wiersze oceniają wspaniałe nauczycielki języka polskiego, pani Wojtkowska i Pyrek z zespołu szkół w Lubrańcu. Natomiast tematy historyczne z tamtych konkursów, a przyrodnicze z tego konkursu będę oceniał ja, fotograf i oczywiście nauczyciel biologii. Wspomniał pan starosta, że wpływa dużo pracy, ale to chyba dobrze świadczy. Chcę tymi konkursami budować dumę młodych ludzi, że tutaj się urodzili i pójdą w świat otwarci, lepsi od innych, gotowi na rywalizację i że zawsze, jeśli będą nawet bardzo, bardzo daleko, będą tu wracać poprzez wspomnienia i książeczki, które będą nagrodami w tych konkursach. Bardzo się cieszę, że często nagrody zdobywa młodzież, która niekoniecznie zdobywa te nagrody w nauce. Ta książeczka po sprawieniu radości ma przeleżeć 30-40 lat. Nikt przecież swoich nagród nie wyrzuca. Odnaleziona po tych latach ma spełnić dalsze swoje przesłanie, a mianowicie przekazanie patriotycznego obowiązku następnym pokoleniom. Oczywiście będą cenniejsze nagrody, już uspokajam. Idę w kierunku aparatów. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A moim i Państwa gościem był dzisiaj wicestarosta powiatu wrocławskiego, pan Stanisław Budzyński. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.